Dożynki są tradycyjnym podziękowaniem za trud rolników, które odbywają się każdego roku po żniwach. Święto plonów to także okazja do zabawy i biesiadowania. W tym roku, zdaniem rolników, żniwa były wyjątkowo trudne z powodu ciągłego deszczu, co nie oznacza, że nastroje nie skłaniały do zabawy. Wręcz przeciwnie, tegoroczne dożynki w Bongarcie były wyjątkowo udane. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą w kościele świętego Jana Chrzciciela w Bongarcie. Następnie barwny korowód z orkiestrą i wieńcami dożynkowymi przemaszerował do świetlicy wiejskiej, na której terenie odbyła się zabawa. Tradycją dożynek jest podzielenie się z wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznego zboża oraz życzenia od władz. Przyjmijcie sobie ziemię poddaną. I moi drodzy, z okazji dzisiejszej uroczystości bożynkowej starajmy się rozważyć tę wielką prawdę naszej wiary, która już jest, jak mówię, zawarta od samego początku. Od początku, kiedy Pan Bóg ludzi stworzył. A więc te przykazania i to przykazanie obowiązywały i szanowne jego. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Co to znaczy czynić ziemię poddaną? Inaczej mówiąc, pracować. Pracować. Kto pracuje, czyni sobie ziemię poddaną. I moi drodzy, już tak od razu. Kto najbardziej tak pracuje, że widać, że czyni sobie ziemię poddaną? Tak bardzo bezpośrednio czyni tę ziemię poddaną. No któż to może być taki, jak rolnik? A więc proszę zobaczyć, to, że orze, to, że sieje, to, że zbiera, to tak, jakbym powiedział, bezpośrednio z tej ziemi korzysta, tę ziemię uprawia, tę ziemię czyni sobie poddaną. Dziękuję Wam za tą ciężką pracę, za wielkie zaangażowanie i za Wasz wielki trud rolnikom, rodzinom rolników, wszystkim pracownikom, bo zawsze mówię, tak jak powiedział pięknie proboszcz, to nie tylko rolnicy, ale my wszyscy przyczyniamy się do tego, żebyśmy pomagali rolnikom, więc ogromnie jako gospodarz tej gminy serdecznie Wam dziękuję za Waszą piękną, wspaniałą i owocną pracę. Dziękuję serdecznie. Te żniwa były tak ciężkie, że widzimy nawet pogodę w tym roku, żeby zebrać technologiczne zboże, to chyba było bardzo rzadko. Tego nie dało się zebrać praktycznie suchego zboża w formie technologicznej, ale w ciężkich trudach każda godzina, każda minuta musiała być wykorzystana, żeby te zboże zebrać, żeby ten chleb z pola zebrać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że prawdę mówiąc całe lato nam, tu na naszych terenach przede wszystkim padało.
Jesteśmy szczęśliwi może i zadowoleni, że nie dopadły nas kataklizmy straszne, tak jak to w niektórych rejonach Polski było. Żniwa były no tak kradzione. Jak tylko słońce zaświeciło, to rolnicy patrzyli w niebo i jak tylko można było wjeżdżać, wjeżdżali i zbierali nasze tegoroczne plony. I chyba tak jak rozmawialiśmy przed dożynkami, oni mówią, że takie ciężkie żniwa i chyba takie ciężkie dożynki. I taka pogoda też dzisiaj trochę niepewna, ale miejmy nadzieję, że za ich wielki trud, za wielkie zaangażowanie i za taką ciężką pracę dzisiaj będą mogli świętować, odpocząć i będziemy wspólnie razem bawić się. Żniwa były bardzo trudne. Musieliśmy walczyć o każdy hektar zebrany z pola. Było mokro, jakość zboża jest, powiedzmy sobie, przeciętna. Natomiast udało się wszystko zebrać. Teraz następna praca przed nami, również w trudnych warunkach, ale musimy posiać, aby w przyszłym roku było co zbierać. Myśli pan, że ceny na skupie będą odpowiednie? Ceny nigdy nie są odpowiednie. Ceny są zawsze za małe. Życzylibyśmy sobie, żeby były wyższe. Chciałem pana zapytać, bo jest pan starostą dożynkowym. Jak pan czuje się w tej roli i czy pan jest pierwszy raz? Jestem pierwszy raz. Jestem w ogóle od niedawna w rolnictwie. Jestem pierwszy raz starostą. No, tremy specjalnie nie było. Znam tych ludzi tutaj, wszystkich okolicznych. Mam nadzieję, że są mi życzliwi. Ja staram się być życzliwy dla każdego. Zawsze podziwiam i podziwiam rolników za ich takie wyczucie. Oni mają tyle energii i siły w sobie. Czy to pada, czy wieje, oni zawsze są. Oni wiedzą, kiedy zebrać. No, zapewne pogoda im przeszkadza w tym wszystkim, ale mamy bardzo dobre ziemię, oni bardzo dobrze o nią dbają. Natomiast miejscowość Bongard charakteryzuje się tym, że to jest wielkie właśnie zgranie mieszkańców, piękne dekoracje. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, za co serdecznie im dziękuję. A dlaczego w tym roku akurat Bongard jest gospodarzem dożynek? Dlaczego Bongard? 2 lata temu były w Bongarcie, w ubiegłym roku w Dzierzgoniu. Ja namawiam właśnie sołtysów i mieszkańców wiosek, że dożynki powinny być w Bongarcie. Znaczy, przepraszam, nie w Bongarcie, tylko na wsiach, bo to jest święto rolników. Sołectwo Bongard wyraziło chęć, że oni zorganizują, więc dlaczego nie? Świętujemy dzisiaj w Bongarcie. Nie zabrakło też publicznej zbiórki do puszek na leczenie Nikodema Nazarewicza ze sztumu.